Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale z Space Engineers. Trochę space'ów nie było, przyznam. Miała być to przerwa tygodniowa, a wyszła jakaś bardziej dwumiesięczna. Ale w końcu space'y wracają. Mam nadzieję, że na dłuższy czas. Chcę tutaj jeszcze trochę rzeczy porobić. No ale dobra, nie przedłużając tak naprawdę. Przejdźmy do tego, co w dzisiejszym odcinku będziemy robili, a mianowicie będziemy sobie budowali, rozpoczniemy i skończymy budowę dużego statku. W tym celu zaopatrzyłem się w nowego moda. Mianowicie są to takie oto nanoroboty. Postanowiłem pobrać tego moda, ponieważ te nanoroboty, które aktualnie posiadamy, niestety mają bardzo, bardzo wolne tempo działania. Do takiego stopnia, że myślę, że jakbym chciał to zbudować za ich pomocą, to zajęłoby mi to, o Boże, 50 godzin czekania, aż one to sobie skończą. Dlatego ustawimy sobie taką niewielką ilość tych nanorobotów. One są ociupinkę, wydaje mi się, że taki pojedynczy blok powinien być nawet nie ociupinkę, a dosyć mocno słabszy od tych nanorobotów, które mamy. Ale są one bardzo tanie, jak już zresztą mogliście zauważyć. No i właśnie jak sobie ich nastawiamy całkiem sporą ilość, to naprawdę, naprawdę jesteśmy w stanie sobie tutaj bardzo szybko wybudować duże konstrukcje. Dlatego ja sobie je tutaj szybko ustawię i usłyszymy się, jak już wszystko będzie gotowe. Dobra, tyle ich na razie wystarczy. Odpalimy sobie je. Dobra, weźmiemy w ten sposób, je zaznaczymy. Dajmy je może na tryb latania. Dobra, ustawmy je tylko na spawanie. Boże, już zapomniałem, jakie się tu używało. Wiem, że dało im się dawać takie rzeczy. To na pewno trzeba było zaznaczyć. Dobra. Chyba wszystko tak naprawdę z najważniejszych opcji. Na pewno nic nie będą mi rozwalały, bo mają w końcu tylko spawanie włączone. Dobra, włączmy je sobie i zobaczmy. Okej, zaczęły działać. No, widzicie, jak to szybko działa. Działa o wiele, o wiele, o wiele szybciej niż te podstawowe nanoroboty. Gdzie one lecą? Dobra, nieważne. Lecimy sobie szybko nabrać trochę energii, bo jednak strasznie mi spadła, jak sobie je tutaj robiłem. Dobra. Zastanawiam się, czy jeszcze z ich tutaj troszkę nie dostawić. W sumie, czemu by nie? Dobra, mamy je tutaj już wszystkie ustawione tak, jak być powinny. I dobra, musimy sobie teraz zrobić projektor. Projektor. Dokładnie tak. No już. Halo. O, dziękuję. I dobra. Projektor. I teraz trzeba znaleźć tylko ten statek. Dobra, to jest chyba to. Jestem pewien, ale nie stworzyło się nawet. Tutaj przed chwilą miałem. O, dobra. Teraz się stworzyło. Przed chwilą miałem mały problem. Wziąłem nie to, co trzeba. I niestety na nowe boty już zaczęły pracować. Trochę mi tam wyspawało, ale to już zdążyłem sobie naprawić. Teraz moja ulubiona zabawa, czyli ustawianie tego tak, aby było dobrze. W sumie to nie jest głupi pomysł, żeby to na dół dać. Jak to jest? Się da radę zbudować? Jak nie, to za kawałek odlecę. Dobra.
Czekajcie, jeszcze sprawdzę, czy to na pewno to. No jak widzicie, wyszedł pokaźnej długości ten statek. Szczerze się nie spodziewałem, że taki wyjdzie. A to nie ten. To jeszcze nie jest skończony. Niestety sobie go nie nazwałem. Wiecie co? Ja pójdę szybko na tamten świat, na którym go budowałem i sobie go szybko tutaj przekopiuję. Dobra, za 3, 2 i jeden. O właśnie. Pojawi nam się tutaj statek. Całkiem bym powiedział, że masny statek. Nie będę go na razie wam zbytnio pokazywał, ponieważ ogólnie samym tym statkiem, jego prezentacją zajmiemy się w następnym odcinku. Tam też coś sobie z tym statkiem porobimy, jakieś malowanie, bo on w ogóle nie jest na razie pomalowany, będę musiał się tym jeszcze zająć. W ogóle z samego statku na pewno jeszcze będzie kilka odcinków. O kurde, to teraz pokazuję wszystkie bloki, które są potrzebne. A to ciekawe. Tego chyba kiedyś nie było. 11 tysięcy bloków. Nie tak dużo. Nie to. Projektorek i musimy sobie go. Okej, co jest? Czemu nie mogę tego odsuwać? Aha, znikło. Energia się skończyła, czy co? Raczej nie. No tu jeszcze jest zapas trochę w piecu. Co się stało? Wydaje mi się, że to już jest na tyle duże, że gra ma z tym problemy jakieś. Projektor. Włącz, wyłącz, zawsze pomaga. Otóż nie tym razem. Dobra, wybrałem ponownie schemat. I zaczęło działać. To mnie trochę martwi, no ale to najwyżej później dospawam. Dobra. Tak naprawdę nie pozostaje nam już nic innego, jak wziąć i sobie to połączyć z tą konstrukcją, która już istnieje. Tylko, że tu są, kurde, płytki takie, ale dobra, to już powinno zacząć tutaj być budowane, o ile na roboty są ustawione jako, że mogą projektować. Nie wiem, ustawię ten jeden blok i zobaczymy, co tu się będzie za chwilkę działo. Chyba nie są. A, dobra. Są wyłączone. To wiele tłumaczy. Dobra. Włączamy je sobie. Ruszyła maszyna. No dobra, najpierw muszę wyspawać to. Dobra. Myślę, że. Chyba nawet timelapse'u nie będzie, timelapse'a nie będzie trzeba robić, bo widzę, że te nanoroboty po prostu mają taką prędkość produkcji tutaj. Ej, no ja miałem dzisiaj w planach timelapse zrobić z tej budowy, a widzę, że to nawet nie trzeba tego przyspieszać. Ja tu miałem się za chwilę z wami pożegnać, zaprosić na kolejny odcinek, ale widzę, że myślę, że nawet nie będzie trzeba tego zbytnio robić. Nie no, one jeszcze mają tutaj sporo do tego do spawania. No dobra, zobaczymy. Niech ten odcinek ma gdzieś pół godziny, 40 minut. Ja teraz sobie grę zostawiam, oddalam się gdzieś. I niech one sobie tu pracują. Ja was zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że tutaj już wam się podoba to, co się dzieje, że w ogóle coś się dzieje z tych space'ów, że mamy jakiś statek. Nie jest on piękny, ja to wiem. On powinien się kończyć gdzieś. Kurde, Boże, zminimalizowałem aż grę z wrażenia. On się powinien kończyć gdzieś w tym miejscu, aby dobrze wyglądał. W ogóle później, jak zobaczycie przód tego statku, to w ogóle padniecie ze śmiechu. Ale to wszystko w następnym odcinku, ponieważ no dzisiaj. Sama budowa, jutro prezentacja. Mam nadzieję, że oglądacie to w poniedziałek, to we wtorek. Mam nadzieję, że zrobię wam już prezentację. I też mam nadzieję, że będę miał chęci i cierpliwości do tego, aby zrobić kilka odcinków z tego statku. A dokładnie po prostu zrobić jakieś
tutaj prezentację, Boże, nie prezentację, robienie jakichś nie blueprintów, Boże, bloki programowalne, skrypty, o, skryptów do statku, aby to jakoś fajnie wyglądało. Ten statek w ogóle trzeba jeszcze wykończyć w środku, bo on jest naprawdę w stanie surowym i trzeba będzie tutaj trochę rzeczy zrobić. A swoją drogą, tyle mam komponentów tutaj przygotowanych do budowy tego statku. No tutaj tylko 35 tysięcy płytek. Tutaj już jest pozapełniane tak naprawdę wszystko. Więc mam nadzieję, że to starczy. Ojej, tu się skończyło. Skończyło się, czy tutaj nie ma miejsca? Tutaj nie ma miejsca. Zapycha się co chwilę to. Wiecie co? Takie coś nie to. Mamy może. Nie mamy. No niestety te stacje montażowe się w ten sposób zapychają. Biorą za dużo materiałów, których nie potrzebują i nie są w stanie później pracować, ale jak widzicie, da się to zrobić. Ja tutaj jeszcze domówię tak 4000 części reaktora. Niech one się tworzą, bo są mi bardzo potrzebne, ale widzę, że czegoś do nich brakuje. Trudno. Jak będzie trzeba, to jeszcze później polecę do zbierać tego wszystkiego. Dobra, bo już przedłużam to za bardzo. Znowu rzuciłem grę na pasek. Ustawiam się mniej więcej tak o. I jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was na timelapse z budowy tego statku.
say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone, so save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. Thank you.
Here we go.